Tomasz Sańfruch, dzień dobry, witam w kolejnej debacie Kapital 24 TV. Tym razem będziemy rozmawiać o ESG. Czy firmy w Polsce są gotowe i jak poradzą sobie z tym wyzwaniem? O tym będziemy rozmawiać wspólnie tutaj w naszym gronie. Są ze mną pani Sylwia Szwed, certyfikowana doradczyni Growing Pains Strategy. Paweł Roszkowski, dyrektor Departamentu Zgodności i Standardów, czyli Compliance w Unika w Polsce. Dzień dobry Państwu. Oraz pan Andrzej Gutowski, dyrektor ESG w Colliers. Dzień dobry, bardzo miło. No i drodzy Państwo, ESG, każdy już tutaj chyba się osłuchał z tym sformułowaniem, więc nie musimy wyjaśniać. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Czy dla firm rzeczywiście ważne jest środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny? Panie redaktorze, tak naprawdę jeżeli chodzi o ESG, to może jest to tematyka i obszar znany dla nas, jak dla osób, które tym się zajmują. Natomiast bardzo często, kiedy mówimy o tym w firmach, czy rozmawiamy, tak jak Inventity, z której się wywodzę i która doradza na co dzień przedsiębiorcom, to bardzo często jest to jeszcze temat nieznany i raczkujący, chociaż na co dzień, nawet nie wiedząc, mają z tym do czynienia. No, wypadałoby powiedzieć, że nie da się rozwijać przedsiębiorstwa, nie da się skalować biznesu bez tych trzech bardzo ważnych aspektów, bo ESG no to są oczywiście trzy litery, ale pod tymi trzema literami mamy ukryte pod literką E środowisko, pod literką S społeczeństwo, a pod literką G ład korporacyjny, czyli ten cały governance. I tak naprawdę dzisiaj wszyscy powinniśmy bardzo zwracać na to uwagę, bo jest to taki aspekt niefinansowy. I oczywiście dużo się mówi dzisiaj o problemach środowiskowych, ale te problemy wszystkie środowiskowe mają ogromny wpływ również na problemy finansowe i problemy gospodarcze. Więc no, tak jak powiedziałam na wstępie, jest to bardzo ważne, jest to nieuniknione i niezbędne w budowaniu strategii przedsiębiorstwa przyszłości. Ale z perspektywy firmy, gdzie właśnie te wartości finansowe jednak są nadrzędne, tak? No, celem firmy jest zarabianie pieniędzy. Jak to wszystko poukładać? No, problem środowiskowy pośrednio również wpływa na wynik finansowy, bo jak widzimy dzisiaj, aktualnie mamy kryzys energetyczny i firmy, które kilka lat temu pomyślały o tym, żeby zainwestować w fotowoltaikę, no dzisiaj tego kryzysu energetycznego się nie boją. I znamy dzisiaj przedsiębiorstwa, które oczywiście niestety są zmuszone do likwidacji części produkcji, do zmniejszania produkcji, co za tym idzie też zwolnienia personelu, ale mamy też firmy takie, które uzyskały tą zerokosztowość czy zeroemisyjność poprzez to, że zainwestowały w tą fotowoltaikę i dzisiaj tak naprawdę korzystanie z prądu, z zielonej energii spowodowało, że te koszty produkcji mocno im się zmniejszyły i to ten wynik finansowy tu ma wpływ bardzo duży i bardzo duże znaczenie. Drugi etap, druga jakby sprawa, społeczeństwo, na którym jakby skupiają się dbanie o zdrowie pracownika, czy na przykład zero wypadkowość, minimalizowanie tej wypadkowości jest bardzo ważne. Ja sama wywodzę się z branży produkcyjnej i ma bardzo duże przełożenie ta absencja pracowników również na ilość produkcji, na jakość też tej produkcji, bo jeżeli ktoś kolokwialnie mówiąc wypadnie nam z linii produkcyjnej, no to niestety też nie możemy ilościowo wyprodukować takiej ilości produktu, który byśmy chcieli. No i trzeci oczywiście temat związany z ładem korporacyjnym, czy z tą odpowiedzialnością biznesową, społeczną, no to dzisiaj mamy, Szanowni Państwo, przychodzą do pracy do nas milenialsi. Mamy dzisiaj rynek pracownika, przepraszam, a nie pracodawcy. Więc jeżeli firma, biznes jest dzisiaj nastawiony na pozafinansowe aspekty i jest w stanie przekonać do siebie pracowników, tych najlepszych w branży, że nie tylko, że ma do zaoferowania coś więcej oprócz wysokiego wynagrodzenia, ma szansę na to, żeby zdobyć jak najlepszych pracowników do swojego biznesu. Ja zapytam, jak w Unice to wygląda?
Właśnie pan redaktor wspomniał o tym, że firmy nastawione są na generowanie zysku finansowego. Natomiast ESG jest właśnie takim dołożeniem do kryteriów finansowej oceny podmiotów, także kryteriów niefinansowych. Czyli te trzy, tak jak pani tutaj to dekodowała, ESG, te trzy pojęcia, pod nimi liczne bullet pointy z różnymi działaniami, to tak naprawdę widzimy, że wynikają z prowadzonych od dawna prac też regulacyjnych. Począwszy od pierwszych tendencji w Stanach Zjednoczonych w latach 70., później poprzez obserwowanie wpływu człowieka na klimat, na środowisko, degenerującego wpływu, poprzez przyjmowanie przez ONZ agendy do spraw zrównoważonego rozwoju, konkretnych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju porozumienia paryskiego w 2016 roku, od 2016 roku. Następnie też Unia Europejska przyjęła konkretne regulacje, konkretne dyrektywy, rozporządzenia. Niektóre z nich są jeszcze procesowane i będą miały bardzo duży wpływ na szczególnie mniejsze podmioty, czy mniejsze niżeli te, które już dzisiaj muszą mocno raportować. Ustalono set kryteriów, które należy sprawozdawać, raportować w zakresie niefinansowym, czyli wspomniany ślad węglowy, który emituje dany podmiot, to z zakresu E. Strategię, którą posiada, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko, ale także strategię taką, w jaki sposób chce lokować swoje zyski finansowe w podmioty, które sprzyjają celom środowiskowym. To na przykład podmiot taki jak Unika, gdzie mamy zarówno ten segment inwestycyjny, jak i ubezpieczeniowy. Widzimy już bardzo mocno, że w tak regulowanych podmiotach my możemy też w pewnym sensie kształtować otoczenie, kształtować tę przyszłość inwestycyjną, czyli poprzez odpowiedni dobór podmiotów, w które chcemy ulokować swoje środki, bądź przyjęcie konkretnych kryteriów dla ubezpieczenia danego podmiotu, możemy de facto z nimi wejść w dialog, w jaki sposób ty podmiocie warto, abyś się przekształcał, czy jakie kryteria dla nas będą nieakceptowalne dla zainwestowania w ciebie. Widzimy, jak wiele firm rynku finansowego, które już od dawna muszą właśnie, od tego rozpocząłem, sprawozdawać czynniki niefinansowe, jak dzisiaj przy ocenie firm, w które inwestują albo chcą zainwestować, patrzy, jak ty jesteś ESG compliant. I to jest przyszłość. My na przykład mamy specjalny fundusz, w którym dobieramy tylko podmioty, które inwestują w zrównoważony rozwój. Mógłbym bardzo praktycznie podawać, czy nie mogę podawać nazw tych, nie chcę podawać nazw tych podmiotów, natomiast z praktycznego punktu widzenia tak to wygląda, natomiast ja tutaj od razu mam takie pytanie. Król giełdy kryptowalut w Stanach Zjednoczonych ostatnio mówił, ostatnio powiedział, gdy jego giełda upadła, czy okazało się, że to była po prostu piramida finansowa, powiedział, że to ESG, o którym on cały czas opowiadał, o tych wartościach, które są w ESG, to tylko PR. Więc pytanie, jak to wygląda w firmach, ile to ESG to jest PR, a ile tam jest prawdy i ile tam się dzieje naprawdę tych rzeczy. Myślę, że w ogóle ten początek dyskusji jest już bardzo ciekawy, ale bardzo też idziemy szeroko, bo to, co pani wspomniała, myślę, że to jest kluczowa rzecz, żeby w ogóle rozmawiać o ESG. Wydaje mi się, że warto jakby zobaczyć, z czego ten nurt wynika, bo dotknęliśmy tutaj kwestii regulacyjnych, dotknęliśmy kwestii tego, że to są jakieś wskaźniki, które trzeba raportować. Natomiast wydaje mi się, że każda firma musi sobie zdać sprawę z tego, że ona ma jakąś strategię. Jeżeli nie zbiera danych i jakby nie wie, w jaki sposób czerpie ze środowiska, z kwestii społecznych, po prostu ma strategię ESG nie patrzenia na te obszary. Natomiast te obszary są coraz bardziej widzimy kluczowe, to znaczy w sytuacji, w której firmy chcą się rozwijać i ten rozwój w naszym w tym paradygmacie gospodarczym ma trwać w nieskończoność, a planeta ma skończone zasoby, to trzeba pomyśleć, w jaki sposób ta działalność ma dalej funkcjonować.
firmy, które są, opierają swoją działalność na wykorzystaniu jakichś surowców, a każda w zasadzie w ten sposób działa, powinny się przyjrzeć, czy są jakieś ryzyka związane z tym, w jaki sposób oni działają. Być może te surowce się zaraz skończą albo będą bardzo drogie, wspomnieliśmy o węglu. I to są właśnie obszary ESG, czyli szereg pozafinansowych obszarów, które mogą mieć wpływ na wycenę i wartość takiej organizacji. I organizacja może sobie zdawać z tego sprawę, albo nie zdawać. Także z tego, co pan też wspomniał, że ten ESG jest, nie wiem, jakimś manewrem PR-owym albo manewrem marketingowym. On może być takim manewrem, natomiast nie to jest w ogóle istotą ESG. Wydaje mi się, że w takim pomyśle, że trzeba zrobić ESG i to jest taki pilar obok strategii finansowej, można zrobić je dobrze, i wtedy mieć fajny marketing, albo zrobić źle i wtedy jest niedobrze, umyka jakby w tej koncepcji trochę to, czym te obszary są. To są po prostu obszary, które pokazują, są pewne ryzyka związane z twoją działalnością, środowiskowe, społeczne, z tym, jak masz poukładane kwestie proceduralne. Sprawdź to, jak ty wpływasz na środowisko, ale też jak środowisko wpływa na twój biznes, tak samo w kwestiach społecznych i z ładem korporacyjnym. I jak już będziesz to wiedział, stwórz strategię, która pozwoli być jak najbardziej zrównoważona, prowadzić tą firmę jak najdłużej, jak najlepiej, w pewnym balansie tych obszarów. Także nie zgodziłbym się, że to jest tylko kwestia marketingowa. Kwestia marketingowa byłaby, gdyby traktować ESG właśnie jako jakiś taki silosową, nie wiem, jakąś działalność, że firma robi biznes, a przy okazji ma tą tam pilar ESG. Przy okazji jest marketing, to jest wiadomo, dobrze, tak, oczywiście. Bo to też oczywiście o to chodzi. I też do nas, do Inventity, bardzo często zgłaszają się właśnie menadżerowie, którzy zajmują się firmie marketingiem. Jakby tam się zaczyna początek czy pomysłu, czy wiedzy na temat ESG i planowania wdrożenia tego u siebie w firmie. Natomiast to, o czym pan redaktorze też wspomniał o tej giełdzie amerykańskiej, Elon Musk też źle mówi o ESG, bo wypadł z tego całego, tej całej tabeli raportowania ESG, mimo że jest potentatem i jest takim prekursorem, jeżeli chodzi o produkcję, o wydawanie produktu bardzo ekologicznego, ale jakby tu też nie chodzi tylko o ekologię. On wypadł dlatego, gdyż kuleje u niego kwestia S i kwestia G. Czyli tu nie chodzi tylko o sam produkt, jaki wydajemy, ale też w jaki sposób ten cały biznes i tą firmę prowadzimy. A przy okazji, jak jest ten dobry PR i dobry marketing, no to działa tylko i wyłącznie na plus. I oczywiście zdajemy sobie sprawę, że firmy, które wdrażają u siebie to ESG, będą z tego marketingu i z tego PR-u też korzystały. Miejmy nadzieję, że w dobrych tego słowa znaczeniu, a nie w tych, których mówimy o Elonie Musku, o Tesli, czy o wspomnianym przez pana tutaj giełdzie krypto, tak. Natomiast tutaj też patrzę, jak zarządzać generalnie firmą w dobie właśnie ESG, kiedy tworzy się różne strategie, wielkie plany, pokazujemy się, co my nie robimy. Natomiast wchodząc do środka, czy patrząc na to z perspektywy takiego zwykłego pracownika, czy firmy zewnętrznej podwykonawcy, często zapomina się o tych ludziach, którzy tam naprawdę pracują, o ich zwykłych ludzkich potrzebach, jeśli chodzi chociażby o godne traktowanie. Jak to ze sobą połączyć? Bo de facto, tak jak wspomniał pan, wiele firm w swoją strategię funkcjonowania, w produkty, jakie wytwarzają, już od wielu, wielu lat miał wpisany dobrostan społeczny. Znaczy, możemy go nazwać wtedy, że już spełniało kryteria ESG. Więc w tym momencie, w jaki sposób przełożyć obecne regulacje, wymagania, oczekiwania, sprawozdawczość na już funkcjonujące organizacje, to jest zagadnienie. I jeszcze odnosząc się do poprzedniego pytania, tam co do tych twierdzeń, że to jest tylko marketing, no to faktycznie wiele firm mogło tak traktować. Mogło dokonywać tak zwanego greenwashingu, czyli kreować swój wizerunek jako niezwykle środowiskowo, społecznie zaangażowanych, podczas gdy wewnętrznie całkowicie ignorować te zagadnienia. I w jaki sposób później praktycznie podejść dzisiaj do zagadnienia ESG?
No to po pierwsze przyjrzeć się swojej własnej dzisiejszej strategii, czyli temu, jaką mamy paletę produktową, co wytwarzamy i w jaki sposób to, co wytwarzamy, już dzisiaj możemy połączyć z celami zrównoważonego rozwoju. Tu warto spojrzeć do tej wspomnianej przeze mnie agendy ONZ, gdzie są one bardzo konkretnie wypisane, czyli jedno spojrzenie na własną strategię, ale w świetle jednak regulacji. Ja będę wracał do tego, o czym mówiłem wcześniej. Regulacje nie są głównym tutaj paradygmatem, jakby celem samym dla siebie, tylko one mają prowadzić nas też do jakiegoś określonego miejsca. W momencie, gdy mamy regulacje, chociażby SFDR raportowy, czy taksonomię unijną, gdzie jest rozpisane, które inwestycje są zielone, a które nie, to wówczas jako firmy, choćby firma ubezpieczeniowa, możemy sobie zadać pytanie, to jakie produkty obecnie chcemy dalej promować, w które produkty chcemy iść, jakiego rodzaju inwestycje oferować, w jaki sposób badać potrzeby naszych konsumentów, jakie pytania o cele zrównoważonego rozwoju konsumentom zadawać, jakie pytania zadawać naszym dystrybutorom, partnerom, podwykonawcom przy badaniu tak zwanego due diligence tych podmiotów. Więc strategia, regulacje, ale zgodność z regulacjami, ale trzeci fundamentalny filar to jest takie budowanie świadomości w ramach organizacji. Czyli wpierw od wewnątrz wytłumaczenie sobie, przewarsztatowanie się, zastanowienie się w całym gremium firmy, nie tylko zarząd, czy dyrektorzy wykonawczy, czy menedżerowie, tylko ze wszystkimi pracownikami, czym dla nas dzisiaj jest ESG, jak je rozumiemy i czy faktycznie my jesteśmy zgodni z tym aspektem S chociażby, czyli niedyskryminacji, szanowania każdej osoby, każdego pracownika, każdego podwykonawcy, naszych klientów. Nie? Bo z ESG można uczynić coś naprawdę pięknego, w sensie taką podwalinę pod strategię. Przy okazji, tak jak wspomniałem, wypełniając regulacje, które obecnie mamy. Mamy chyba 7 takich dużych aktów. Chociażby dyrektywa CSRD, która jest obecnie finalizowana, nadal prace trwają co do sprawozdawczości już dla mniejszych podmiotów również. Bo my jako branża finansowa od lat sprawozdajemy już zgodność z ESG na gruncie innych aktów prawnych. I obecnie będzie to rozszerzane również na mniejsze podmioty. Więc strategia, regulacje i ta świadomość, czyli bycie zgodnym z samym sobą, czyli taka etyka, fundamentalna etyka biznesu przed naszymi pracownikami. No i pytanie tutaj od razu, czy na ESG mogą sobie pozwolić wyłącznie duże korporacje, czy w mniejszych firmach też możemy stosować te zasady? Znaczy ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby to zależało od wielkości. Na pewno wielkość determinuje na początku te kwestie raportowe, no bo CSRD, o której pan wspomniał, no to jest dyrektywa, która będzie powiedzmy kolejno regulować potrzeby raportowania właśnie dużych, potem mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Także na pewno duzi muszą po prostu szybciej raportować pewne wskaźniki. Natomiast dyrektywy właśnie mówią tylko tyle, tak, że trzeba te tematy ESG zacząć raportować i to jest jakby świetny kierunek, no bo w końcu będziemy mieli jakieś wspólne ramy, dotychczas firmy, powiedzmy ratingowe, inny aspekt kładły na E, inne na S, Elon Musk właśnie bardzo był zdenerwowany, że on przecież jest środowiskowy, a w jakimś ratingu wypadł słabo, bo tam te kwestie społeczne były główne, więc w końcu zaczniemy, jakby firmy zaczną grać na jednym boisku raportowym i to jest super ważne, natomiast jak gdzieś, nie to, że się upieram, ale jest to dla mnie istotne, żeby właśnie pokazać, że ESG to nie do końca jakby celem ma być samo raportowanie. Raportowanie jest pewnym obrazem, tak wyglądamy w tych obszarach. Natomiast jest efektem naszych działań. Dokładnie, jest efektem działań i po prostu opisem pewnym, że słuchajcie, tak to mamy zorganizowane, takie te wskaźniki są. Natomiast to, czy firma będzie starać się, kadra, nie wiem, zarządzająca, zarządy będą myśleć o tym właśnie, jak te kwestie mogą wpłynąć na przyszłość biznesu, jakie będą ryzyka. Oczywiście można to robić, podejrzewam, niezależnie od wielkości organizacji i pewnie te organizacje, które więcej o tym pomyślą, no są w jakiś sposób bardziej
nie to, że bezpieczne, ale chronią się przed pewnymi ryzykami, tak jak pani wspominała. Analizując kwestie ESG, od czego zależą ich produkty czy usługi, widząc trochę w przyszłość, prognozując pewne rzeczy, no stają się bardziej odporne. I wydaje mi się, że jak najbardziej mniejsze organizacje też mogą taką czynność przedsięwziąć. To jak zacząć? Ja bym powiedziała, nawet jeszcze krok dalej poszła, że uważam, że zarządy nawet nie powinny nie myśleć o ESG. Chociażby z tego tytułu, że może dzisiaj nas to nie dotyczy i nie jesteśmy zobligowani, ale w całym łańcuchu dostaw gdzieś jesteśmy i może się okazać, że nie wiem, jak przeczytamy sobie raport ESG Żabki, czy przeczytamy raport ESG jednego z banków, to się okaże, że my musimy jakby wsiąść do tego pociągu, bo zostaniemy prędzej czy później wyeliminowani, bo na przykład nasz odbiorca, nasz kontrahent będzie priorytetowo traktował te firmy, które już ESG mają, lub okaże się, że nie otrzymamy finansowania na odpowiednim poziomie oprocentowania ze względu na to, że no, nie działamy w duchu ESG. Ja myślę, że to jak to wprowadzić? Ja myślę, że trzeba to po prostu wpisać sobie do tego swojego DNA firmy. My mamy na to dwa scenariusze u siebie. Pierwszy scenariusz to jest taki dostosowawczy oczywiście, że można pochylić się nad firmą i stwierdzić, czy już coś robimy, czy działamy, o czym tu pan wspomniał, czy oszczędzamy wodę, czy oszczędzamy prąd, czy stosujemy różnorodność zatrudnienia, czy tutaj no, dbamy o pracowników, czy mamy tą zero wypadkowość i tak dalej, i tak dalej. I dopiero do tego gdzieś tam w sobie to ESG dostosowywać, wdrażać. Natomiast drugi scenariusz z doświadczenia naszego widzimy, że jest łatwiejszy i emocjonalnie lepszy dla całego zarządu i dla firmy, gdzie jakby pracujemy nad całą strategią firmy, a dopiero wszystkie obszary ESG jakby wchłaniamy do tej naszej strategii, czyli budujemy od podstaw podejście, tworzymy mapę strategii i później plan strategicznego działania całej organizacji łącznie z ESG. Jest to przyjemniejsze, jest to wygodniejsze dla i pionu zarządu i dla wszystkich menadżerów. To ja tak patrzę na pana Pawła. Panie Pawle, ile to kosztuje? Czyli jakie są koszty, jakie są zyski z ESG? Ja bym powiązał w odpowiedzi na to pytanie ESG z nowymi technologiami. Bo tak jak obserwujemy rozwój nowych technologii opartych na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, na robotyce i to, w jaki sposób one przekształcają biznesy, począwszy od dużych podmiotów, które wytwarzają dobra, poprzez te, które je dystrybuują, całe sieci logistyki, przewozów, analizy tego, to de facto w tych wszystkich łańcuchach dostaw, jak to obserwujemy, zarządy firm stają na co dzień przed pytaniem, na ile zainwestować w technologię, która będzie możliwie najmniej wpływała negatywnie na środowisko. Albo mało tego, jakiej technologii poszukać, aby zbudować produkt, który będzie na przykład wspomnianą wodę uzdatniał, będzie prowadził do odzyskiwania energii słonecznej, będzie wspierał obrót biomasą, fotowoltaikę, farmy wiatrowe, czy choćby najprostsze sprzęty domowe będą mniej energochłonne. Tak, więc tutaj można powiedzieć, że to są rzeczy, które wymagają rzeczywiście może na początku jakiejś inwestycji, ale to są rzeczy ekonomiczne później, tak? Tak, do tego właśnie zmierzam, że takie świadome wkomponowanie ESG w strategię, to nikt nie powiedział, że to w pierwszym rzucie ma być czytanie czy oszczędzające środki finansowe. Ale tak naprawdę w odpowiedniej perspektywie, którą w biznesie musimy przyjmować, bo to nie jest tak, że mamy rok czy dwa funkcjonowania, tylko w dłuższej perspektywie, na pewno jest to coś niesamowicie zyskownego z kilku przyczyn, choćby tej wspomnianej dzisiaj też marketingowej, bo z badania, które ostatnio było opublikowane, wynika, że
prawie 80% respondentów w Polsce jest zainteresowanych nabywaniem produktów, które przyczyniają się dla dobra klimatu, społeczeństwa, dla tak zwanych celów zrównoważonego rozwoju. I powiem Państwu więcej, było drugie pytanie, a to czy byłbyś konsumencie gotowy zapłacić więcej za taki produkt? Odpowiedź 78% respondentów brzmi tak. Byłbym w stanie zapłacić więcej za produkt, który wiem, że jest klimatycznie, społecznie dobry, nie? Sprzyjający. Więc klienci, konsumenci są gotowi na to, aby też przyczyniać się do tych, dla tych celów zrównoważonego rozwoju, rozumianych jako dobrostan społeczeństwa. Znowu, brzmi to bardzo górnolotnie, ale później jak zejdziemy w praktykę poszczególnych przedsiębiorstw, to dzisiaj, panie redaktorze, kończąc, odpowiedź brzmi nie, czy to będzie, moja odpowiedź nie brzmi, czy to będzie tańsze, droższe, tylko to konieczne. Tak naprawdę przekształcaj się albo zgiń. Ale jeszcze, przepraszam, może pani. Czyli jedno zdanie, bo wczoraj słyszałam taki wywiad z jedną z firm, która mówi, no tak, koszt ponosimy na początku, bo trzeba to wdrożyć, trzeba zaangażować personel, jakiś trzonowy skorzystać może z firmy doradczej zewnętrznej, ale dzięki temu okazało się, że mogli wziąć udział w 6 dodatkowych przetargach, gdzie bardzo płynnie przeszli przez wszystkie wytyczne tych przetargów, tylko dzięki temu, że właśnie mieli to ESG. Także no, oni o tym koszcie już zapomnieli dawno, bo to była ich inwestycja, a nie koszt. Ja tylko jedno słowo, jeśli można by dorzucić, bo wydaje mi się, że ten wątek jest bardzo ciekawy. Wspomniał Pan o marketingu i właśnie tym, że no i społeczeństwo jest gotowe na przykład bardziej pewne produkty, bardziej zrównoważone, nie wiem, kupować, nabywać. No i jest to oczywiście duża pokusa. Teraz bardzo dużo jest marketingu dookoła zielonych praktyk, dookoła zielonych produktów. I wydaje mi się, że to też jest pewne ryzyko dla organizacji, w tym sensie, że teraz kąsek jest łakomy, wszystkie produkty stały się zielone. Natomiast dyrektywa właśnie, o której już wspomnieliśmy, CSRD, już niebawem nakaże firmom zaraportować właśnie wskaźniki, na przykład środowiskowe, nie tylko te, którymi firmy obecnie chcą się chwalić i rzeczy, które już mają fajnie poukładane, tylko trzeba będzie ponad 100 wskaźników pokazać, społeczne, w łańcuchu wartości, środowiskowe. I nagle się może okazać, że firma, która bardzo dużo poświęciła czasu na marketing ekologicznych produktów, no musi pokazać szereg wskaźników i okaże się za 2 lata już w zasadzie, że być może nie do końca jest aż tak zielona. Tak, także myślę, że to dla firm jest też pewien moment jeszcze na zwrócenie na to uwagi, co komunikują, jak komunikują, ale że za chwilkę będą po prostu zmuszone do publikacji wielu wskaźników, które będą łatwe do porównania z ich konkurencją, społeczeństwo będzie mogło zobaczyć, czy faktycznie w całym łańcuchu są zieloni, czy tylko jakiś produkt, jakaś część produktu była gdzieś tam, powiedzmy, bardzo ekologiczna, więc wydaje mi się, że to też jest taki moment uniknięcia pewnych ryzyk. A bardzo słusznie i jeszcze dalej idąc, to ten greenwashing, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, będzie wręcz karany. To znaczy już dzisiaj widzimy w Stanach Zjednoczonych są bardzo duże powództwa zbiorowe przeciwko firmom z branży tekstylnej, które na swoich metkach dokładały taki dopisek, że to ubranie zostało wyprodukowane ze zużyciem 80% wody mniej niż tam z poprzedniej kolekcji, gdzie oczywiście klienci później sprawdzą. I okazało się, że nie mniej, tylko więcej. Okazało się to wielką nieprawdą. Już dzisiaj jest karane używanie sformułowań bio, eko do produktów, które nie są wytwarzane sprzyjając środowisku, ale ten greenwashing będzie bardzo mocno penalizowany jako czyn nieuczciwej konkurencji. Czyli nie wystarczy już tylko malować trawy na zielono, ale trzeba je produkować w ogóle zielono. Jak najbardziej. Myślę, że też kwestie społeczne będą takim dużym sprawdzam. Teraz wiele firm mają wellbeingowe
aktywności i tak dalej, ale trzeba będzie podać wskaźnik faktycznej luki płacowej w organizacji, faktycznego jakby kwestii zróżnicowania w kadrze, w organizacji, w kadrze zarządzającej. No i jest to olbrzymie sprawdzam, tak, bo łatwo pewnie mówić o jakiejś jednej aktywności, takiej być może CSR-owo powiązanej gdzieś, gdzieś eventach, ale potem trzeba po prostu pokazać wskaźniki. I myślę, że warto się nad tym zastanowić wcześniej. Colliers jest taką firmą, która zarządza nieruchomościami, więc ma taki wgląd czy przekrój wielu korporacji, wielu firm, którym wynajmuje nieruchomości. No i pytanie, jak to wygląda w praktyce u Was, jeśli chodzi o podejście do ESG? Czy klienci zwracają na to uwagę? Na to, co wy robicie jako Colliers? Tak, to znaczy na to, co my robimy również. My jako Colliers też publikujemy swój globalny raport, ale mamy też no, szereg jakichś inicjatyw lokalnych. Natomiast ta zmiana, którą wydaje mi się widać coraz częściej, my jesteśmy firmą też doradczą dookoła sektora nieruchomości, ale ja w Colliersie od 10 lat prowadzę dział zrównoważonego rozwoju, gdzie robimy certyfikację ekologiczną budynków, powierzchni, czyli jakby właśnie podczas powstania budynku lub adaptacji powierzchni doradzaliśmy firmom, jak zrobić to ekologicznie. I myślę, że taki duży boom zainteresowania tego, że firmy chcą jednak mieć ekologiczne biuro i widzą tą nieruchomość jako część swojego łańcucha wartości, część właśnie rzeczy takiego wehikułu, które pomaga zredukować swój aspekt środowiskowy, ale też pomaga zwiększyć well-being pracowników. Od momentu, kiedy ESG i te regulacje zaczęły nadchodzić, widzę jakby olbrzymi wzrost zainteresowania w tym aspekcie, że firmy traktują też tą nieruchomość jako swój... Czy biuro musi być ekologiczne, tak? Może być i coraz częściej najemcy chcą, żeby było ekologiczne, żeby było w biurowcu, które też ma no, pewne proekologiczne cechy, czy porównują no, sam budynek już na tych checklistach, gdzie pójść ze swoją siedzibą, zaczyna odgrywać pewną rolę pod kątem też środowiskowym, że w tym budynku jest, powiedzmy, lepsza efektywność energetyczna, w tym gorsza. Czyli zaczyna to być faktycznie dla firm gdzieś istotne na tym poziomie samej nieruchomości. Ja tutaj jeszcze popatrzę z punktu widzenia compliance, tak? Czyli w jaki sposób ESG ogranicza ryzyka biznesowe? W sytuacji, gdy patrzymy na ESG jako taki zbiór kryteriów czy drogowskazów, którymi się chcemy kierować i odpowiednio je wkomponujemy w strategię, przypiszemy do odpowiednich działów w firmie, zrobimy takie mapowanie, mówiąc ładnie, całej organizacji, począwszy od finansów, przez administrację, przez produkty, sprzedaż, funkcje wsparciowe, wówczas ryzyka A, niezgodności z przepisami, B, niespełniania potrzeb klientów, C, błędnego doboru kontrahentów, czy D, niewłaściwego raportowania relacji do świata zewnętrznego, możemy bardzo konkretnie ograniczyć. Więc tak, prawidłowe i takie znowu bardzo autentyczne, czyli wychodzące z samej organizacji, przemyślane wdrożenie ESG, może być czymś, co bardzo pomaga. Wspomniał Pan jeszcze o tym aspekcie S, bo dzisiaj dużo mówiliśmy o kwestiach klimatycznych, środowiskowych, ale te literki S i G są równie istotne, a niekiedy pomijane w debacie o ESG. Czyli ten temat S, dotychczas żyliśmy trochę w świecie, gdzie bardzo mocno temat CSR-owy, czyli taka aktywność organizacji na zewnątrz, wolontaryjna, był podkreślany. Ja mam takie poczucie, że ESG nie tyle, że przenosi ciężar CSR-u, bo CSR jest cały czas niezwykle istotny, żeby być aktywnym, charytatywnie, wolontaryjnie, ale również doświetla aspekt relacji pracodawca-pracownik, relacji wewnątrzorganizacyjnych pod kątem pracowniczym, społecznym. Czyli czy dana firma posiada odpowiednie procedury, regulacje z zakresu antydyskryminacyjnego, antymobbingowego, zgłaszania konfliktu interesów, nadużyć. Czy pracownik ma możliwość mówić głośno i wyraźnie, czy zgłosić anonimowo, również poprzez whistleblowing, swoje podejrzenia, czy sytuacje nieprawidłowe, żeby właśnie przyczyniać się dla dobrostanu niefinansowego tej spółki.
to jest kwestia S, ale też także temat diversity i inclusion, czyli tego zróżnicowania w ramach firmy. Czy szanujemy wszystkich naszych pracowników, w żaden sposób nikogo nie promując ze względu na to, co sobą przedstawia. A także aspekt G, czyli właściwy ład korporacyjny organizacji. Czyli znowu, czy nie jest tak, że w firmach jest jedna osoba, której jest powierzone napisanie i utrzymywanie wszystkich procedur i jakoś to będzie, tylko czy faktycznie zarząd w organizacji, szczególnie tej nieregulowanej, bo jestem ze świata regulowanego, gdzie to już od lat jest bardzo, bardzo mocno poprzez regulatorów i prawodawców pilnowane i kształtowane, ale w tych sektorach szczególnie nieregulowanych, czy faktycznie zarząd bierze odpowiedzialność za to, jak wygląda ład korporacyjny, jak ma poustawiane kwestie linii tak zwanych obrony, w jaki sposób raportuje, czy nie ma konfliktu interesów wewnątrzorganizacyjnego. Także ta literka E, ona jest taka podstawowa, wybita na pierwszy plan, ale choćby panowie amerykańscy biznesmeni, o których dzisiaj wspomnieliśmy, oni ten aspekt E rozstrzeliwują, ale oni mocno też challenge'ują tematy S i G. Podczas kiedy czasami pada taki zarzut, że to jest jakiś wymysł europejski. Ale gdy spojrzymy na liczby, to choćby w roku ubiegłym w gospodarce chińskiej przeznaczono 2 razy tyle środków na tę literę E, czyli na wsparcie klimatu, niż w Stanach Zjednoczonych i w krajach Unii Europejskiej łącznie wziętych. Nie? Na regulacje rzek, na dbałość o ten dobrostan środowiskowy. Mówimy o literze E. Czy na kwestie przekształcania kopalni, bo to jest bardzo duży temat. Więc ESG nie jest mitem, nie jest marketingiem. Gdyby nie było tych regulacji, choćby tego takiego nacisku, to wiele firm energetycznych często tkwiłoby w świecie, który był ukształtowany lat temu 10-15. Nie? To jest trigger do zmiany. Czyli można powiedzieć, że ESG też wpływa na innowacje i na innowacyjność firm. Natomiast teraz ja bym już w ramach podsumowania naszego dzisiejszego spotkania poprosił Państwa o takie rady dla innych firm, w jaki sposób wdrażać u siebie i na co należy zwracać największą uwagę właśnie przy prowadzeniu wszelkich działań ESG w swoich firmach. Może tutaj od pana Andrzeja zacznę. Chętnie, oczywiście. Natomiast moje rady są być może trywialne, ale wydaje mi się, że zacząć trzeba od tego, żeby albo wykształcił zarząd w sobie taką ochotę do podjęcia tych tematów, wziął konsultanta lub po prostu zorganizował u siebie komórkę, która wspomoże koordynację przyjrzenia się właśnie temu, co dla firmy jest najbardziej istotne. Tu dotknęliśmy tego troszeczkę, ale łańcuch wartości dla firm to jest jakby cała olbrzymia grupa interesariuszy, czyli dostawcy, niedostawcy. Temat związany z ESG, z samym raportowaniem i z wskazaniem tych obszarów, które są najbardziej istotne, jest naprawdę wymagający czasowo i kompetencyjnie. Więc moją główną radą byłoby to, żeby zacząć to robić, najlepiej z firmami, które po prostu mogą tutaj doradzić, w jaki sposób te obszary zagospodarować. I po mapowaniu właśnie obszarów, na których ma się największy wpływ i w które są takim, powiedzmy, kluczowym obszarem dla danej organizacji, no skoncentrować swoje wysiłki właśnie na tym aspekcie. Wspomnieliśmy, że greenwashing jest tą praktyką, której trzeba unikać, czyli właśnie wybieranie jakichś prostych, łatwych rzeczy i zajęcie się tym. Myślę, że firma musi spojrzeć, jakby co jest clue jej działalności, jakby gdzie są te główne obszary wpływu. Dla nas wspomniał pan, że jesteśmy zarządcą nieruchomościami i faktycznie dla nas na przykład nie nasz wpływ na środowisko, które jesteśmy firmą doradczą, zrywamy trochę prądu, trochę wody, nic specjalnego, ale zarządzane przez nas nieruchomości. To jest ten aspekt, który jest jakby naszym chlebem powszednim i który dla nas jest takim głównym obszarem wpływu, który staramy się, pracując oczywiście z właścicielami, ale ten impact ograniczyć. Także doradzałbym obejrzenie swojej organizacji, zmapowanie obszarów, no i zajęcie się tymi najbardziej kluczowymi. I to byłaby moja rada.
Ja tutaj praktycznie nic dodać, nic ująć. Kolega Andrzej bardzo dobrze jakby ujął i wskazał, na co trzeba zwrócić uwagę. Ja po prostu uważam, że ESG trzeba jako wdrożyć do swojego DNA firmy. Jest to nieuniknione. My oczywiście w tym pomagamy. Jakby jest to zaimplementowanie tych wszystkich obszarów ESG w strategię firmy, w mapę strategii, o czym rozmawialiśmy, i tworzenie w ogóle później planu działania na następne lata jest nieuniknione. I mam tylko nadzieję, że zarządy, właściciele firm podejdą do tematu ESG nie jako do nowego trendu, który znowu gdzieś tam jacyś urzędnicy unijni sobie wymyślili, ale do czegoś, co jest nieuniknione w rozwoju, w skalowaniu biznesu, w budowaniu, w radzeniu sobie też z problemami, bo może się okazać, że dzisiaj, kiedy jesteśmy na samym początku peletonu, znajdziemy obszary, w których znajdziemy nisze, w których będziemy mogli swój produkt jako firma wydać na rynek właśnie dzięki poświęceniu się czy znalezieniu jakichś aspektów właśnie ESG. Także współpraca z firmami oczywiście zewnętrznymi, bo ona ułatwia, niweluje też te koszty na samym początku i podejść do tego jak do inwestycji, a nie jak do kolejnego kosztu, który jesteśmy zobligowani zrealizować. No to się zgadzam z koleżanką i z kolegą, bardzo to mądre. Przede wszystkim ESG nie jako tylko konieczne regulacje do wdrażania, nie tylko jako dobry lewar marketingowy, nie tylko jako trendowanie, ale przede wszystkim, tak jak pani wspomniała, przede wszystkim, żeby zobaczyć, że jest to dla nas wartość. I znowu, bardzo praktycznie, tak patrząc do przodu, jeżeli połączymy ESG z wykorzystaniem nowych technologii, które chcemy wdrażać w naszych organizacjach, bo w które chcemy zainwestować, jeżeli połączymy ESG z naszymi potrzebami klientów, dostawców, partnerów, podmiotów, które w końcu też w nas inwestują, to możemy z tego wykreować bardzo dużą wartość i dzięki temu zyskać przewagę konkurencyjną. Znakomicie. Ja generalnie, jeśli mógłbym tak spuentować, to cała rozmowa a propos ESG, czy warto, czy nie, ja to rzeczywiście też traktuję jako inwestycję i często podkreślam, że te zmiany, które wprowadzamy w organizacjach, służą temu, żeby nasze organizacje lepiej się rozwijały. Aspekt ekonomiczny też jest istotny. Na większości tych zmian można zaoszczędzić. To jest istotne tutaj dla Excela szczególnie, tak? Więc to nie jest jakby tylko ten koszt, to jest inwestycja, która się bardzo szybko zwraca, więc wszystkich oczywiście zachęcamy, żeby to nie był tylko taki pusty marketing, tylko żeby to były faktyczne działania, więc tutaj się ucieszyłem, że już są kary za to, że ktoś tylko używa to w celach marketingowych. Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Steinpruch, zachęcam do oglądania naszych kolejnych debat. Dziękuję bardzo. Dziękuję.